Znajdujemy się dzisiaj na osiedlu piastowskim w Poznaniu, pierwszym osiedlu ratajskim wybudowanym w systemie Wielkiej Płyty. Wielka Płyta ma się bardzo dobrze, co zaraz zobaczymy, wchodząc do środka. Mieszkanie, które Wam dzisiaj pokażę, jest naprawdę wyjątkowe. Wielka Płyta raczej nie kojarzy nam się z nowoczesnymi wnętrzami, jednak tutaj bardzo pozytywnie się zaskoczycie. Nazywam się Aleksandra Jałocha i zapraszam do prezentacji. Jak wcześniej wspomniałam, jest to jeden z pierwszych budynków i klatka w żadnym wypadku nie zapowiada tego, co zobaczymy zaraz w środku. No to wchodzimy, zapraszam. Znajdujemy się już w środku i pomimo tego, że jesteśmy nadal w Wielkiej Płycie, mamy wrażenie, jakbyśmy byli w nowoczesnym apartamentowcu. Jest tutaj nowocześnie, jest schludnie, jest otwarta przestrzeń, jest bardzo jasno. Jak to się stało? Zaraz o tym opowiem. Jeszcze niedawno to mieszkanie wyglądało zupełnie inaczej. W tym miejscu tutaj znajdowała się ściana, zamykając ten pokój na kuchnię, która była oddzielna. W chwili obecnej mamy aneks kuchenny z salonem, co jest po prostu genialnym rozwiązaniem, otwarciem przestrzeni oraz dopuszczeniem światła, większej ilości do całości tego pomieszczenia. Mieszkanie ma tylko 38 metrów, ale czuć w nim przestrzeń. W żadnym wypadku nie powiedzielibyśmy, że jest małe. Zawdzięczamy to m.in. tej oto tutaj ścianie z lustra. Nie jest to tylko i wyłącznie ściana, bo jest to także szafa. Daje nam to nie tylko i wyłącznie wizualne powiększenie mieszkania, ale także dodatkowe miejsce do przechowywania. Jasności oraz przestronności tego mieszkania nie zawdzięczamy tylko i wyłącznie dużym oknom. Jest to także zasługa świateł punktowych, które znajdują się nade mną, które także idealnie zgrywają się z obrazami, które znajdują się za mną. Zaraz na wejściu znajduje się także jednopunktowe światło oświetlające drzwi wejściowe oraz duże okrągłe lustro. Przy lustrze znajduje się także piękna klimatyczna lampa, a raczej dwie lampy, które mają szklane klosze. Obok znajduje się kuchnia z okrągłym stołem, który ma jedną lampę, znajduje się zaraz nad nim, który daje nam możliwość jedzenia klimatycznych oraz jasnych posiłków. Kuchnia została zrobiona w kolorze niebieskiego oraz błękitu z bardzo fajnymi, dobranymi włoskimi płytkami. Są tutaj aż trzy lampy punktowe. Skupiłam się tak bardzo na oświetleniu w tym filmie, gdyż w Wielkiej Płycie zazwyczaj mamy jedną, dwie lampy w każdym pomieszczeniu, a jednak oświetlenie w każdym mieszkaniu gra dużą rolę. Więc oczywiście, pomijając remont oraz burzenie ścian w tym mieszkaniu, trzeba było wmienić całą instalację elektryczną, żeby można było sobie pozwolić na takie właśnie klimatyczne oświetlenie. W kuchni także wykorzystano paski LED, które znajdują się pod szafkami, które także dają nam fajne oświetlenie podczas przygotowywania posiłków. Kuchnia nie jest największa, jaką kiedykolwiek pokazywałam, o której kiedykolwiek byłam, ale została wykorzystana pod sam sufit jak najbardziej tylko się dało. Mamy tutaj blat roboczy, mamy wszystkie sprzęty AGD w zabudowie. Jest tutaj także bardzo dużo miejsca do przechowywania. Mamy też półki, mamy szuflady, mamy naprawdę sporo możliwości. Oraz oczywiście nad piekarnikiem znajdują się kolejne półki, a po lewej stronie jest lodówka w zabudowie, żeby nie szpeciła nam kuchni. Nie zapomniano także o płycie, o kapie znajdującym się zaraz nad nią, zmywarce oraz rozwiązanie, które ja osobiście bardzo lubię, jest to piekarnik, który jest wyżej niż normalnie widzimy w domach, czyli zaraz na wyciągnięcie ręki, nie trzeba się schylać, można po prostu wyciągnąć i włożyć w bardzo wygodny sposób. Mieszkanie zostało wykonane w kolorystyce błękitu, granatu, czerni, bieli oraz drewna. I to właśnie drewno mamy także widoczne tutaj na tych bambusowych żaluzjach, które dają nam prywatność. Jednym ruchem możemy je po prostu zamknąć. I w tym momencie całe okno jest zasłonięte i nie wpuszcza żadnego światła oraz widoku osób z naprzeciwka. W bardzo harmonijny sposób została tutaj wykonana ściana oraz drzwi, które mają dokładnie ten sam kolor. Jest to zabieg bardzo fajny, estetyczny. Jedyne, co je odgada, to oczywiście framuga, która została wykonana w kolorze czarnym. Zadbano tutaj o najmniejsze szczegóły, bo nie tylko framuga jest czarna, ale także domofon, przełączniki świateł, rama lustra oraz oczywiście kable od świateł. I także ta góra tutaj jest w kolorze ciemniejszego błękitu, bardziej bym powiedziała takiego granatu, tak zwany navy, który wpasowuje się idealnie w całą kolorystykę tej ściany i tej przestrzeni. I nie można także zapomnieć o szafce, która tym drewnem nawiązuje do całości mieszkania i wpasowuje się tutaj po prostu idealnie. Jeżeli myśleliście, że
podłoga ta tutaj jest z drewna bądź na przykład z paneli winylowych, to myliście się tak samo jak i ja, bo jest to po prostu wykładzina PCV. Oczywiście czuć, że jest to wykładzina, a nie na przykład prawdziwe drewno, jednakże jest to o wiele prostszy materiał w utrzymaniu, bo jeżeli cokolwiek się wyleje, to wystarczy przetrzeć szmatką i nie trzeba się martwić jakiekolwiek konsekwencje naszego rozlania. Za tymi drzwiami znajduje się łazienka. Jest ona dosyć mała, jednakże przemyślana w każdym najmniejszym detalu. Mamy tutaj umywalkę, oczywiście zrobioną pod wymiar przez stolarza, z kranem, który wychodzi zaraz z ściany, czyli normalnie niestosowane, raczej rzadko spotykane. Zaraz nad nim znajduje się lustro, którego oczywiście nie mogło zabraknąć przy małej przestrzeni, bo jak wiemy, lustra wizualnie powiększają pomieszczenie. Mamy tutaj niestandardowy prysznic, bo jest on w kształcie pięciokątu. Jest on bardzo ciekawy i ma coś, co ja uwielbiam w prysznicach, czyli deszczownicę. I tak samo jak z umywalki wychodzi bateria ze ściany, tak samo tutaj mamy deszczownicę, która wychodzi ze ściany. W tej łazience zostało także ukryte bardzo sprytnie oświetlenie. Nad prysznicem znajduje się coś, co daje nam wrażenie świetlika, jednak jest to zwykła listwa LED. Mamy tutaj także toaletę, oczywiście zabudowaną w gebericie, i nad nią znajdują się szafki do przechowywania. Obok toalety znajdują się przepiękne, bardzo modne lamele oraz coś, co zostało bardzo sprytnie odkryte, czyli niezbyt ładny grzejnik został tutaj bardzo ładnie schowany w tej oto szafce. Na 38 metrach zmieściły się dwa pokoje i właśnie wchodzimy w tej chwili do sypialni. Sypialnia, tak samo jak salon, jest bardzo przestronna. Zmieściło się w niej łóżko, dwa bardzo duże stoliczki nocne oraz wykonany na wymiar blat, który w tym momencie robi tutaj za biurko bądź też toaletkę według potrzeb. Jest przepiękny, doświetlony oraz bardzo funkcjonalny. Nie zabrakło bambusowej żaluzji, która nawiązuje do całego mieszkania, do wszystkich okien. Po przeciwnej stronie sypialni znajduje się szafa, która robi nam za garderobę. Mamy tutaj bardzo dużo półek, szuflad oraz oczywiście nie zabrakło funkcjonalnych drążków. Mamy tutaj aż 4 punktowe lampy, które znajdują się nade mną oraz wisająca, bardzo modna także lampa z dwoma żarówkami i także nie zabrakło oświetlenia na stoliczkach nocnych, które także dodają klimatu. Byliśmy w kuchni, byliśmy w sypialni, byliśmy w salonie oraz w łazience, ale nigdzie nie było widać pralki, gdzie ona się znajduje, a mianowicie tutaj. Jest bardzo sprytnie schowana, niestety w łazience nie było na nią miejsca, ale nie było żadnych przeciwwskazań, żeby znajdowała się właśnie tutaj, w tej oto szafie. Wielka Płyta oferuje także naokoło wszystkich budynków usługi, dobry dojazd, komunikację, ale nie tylko. Jest jedna ważna rzecz, czyli zieleń. Zieleń za oknem. Tak naprawdę w każdym budynku, w każdym mieszkaniu za oknem będziemy mieli zieleń. I tutaj nie jest inaczej. Za oknem mamy piękne, dorosłe drzewa oraz krzewy, które nie sprawiają, że mieszkamy praktycznie z sąsiadem naprzeciwka. Nie patrzymy mu w okno, tylko patrzymy w tą zieleń. A dodatkowo otwierając okno, słyszymy piękny śpiew ptaków. Bloki z Wielkiej Płyty ostatnimi czasy wzbudzają wiele kontrowersji. Miały wytrzymać 50 lat, ale po ostatnich inspekcjach mają wytrzymać kolejne 100-150. Tylko pytanie jest, czy ludzie będą chcieli w nich mieszkać. Pytanie, czy wy byście chcieli w takim mieszkaniu mieszkać oraz co uważacie o tego typu remontach. Warto czy nie warto i lepiej zainwestować w nowe mieszkanie na rynku deweloperskim. W tym mieszkaniu bardzo podoba mi się przestrzeń oraz widok za oknem. Jest tutaj także bardzo cicho i harmonijnie, bo wszystko się zgrywa ze sobą. Jednak jestem ciekawa, co wam się podoba w tym mieszkaniu, bądź oczywiście nie podoba. Dajcie znać proszę w komentarzu i do zobaczenia w następnym odcinku.